patrzeć, gdzie wy jesteście! Nic za mną nie podąża! Daliśmy maksa! Bardzo trudna sytuacja grać przeciwko Polsce i puszcza bramkę, rzut Bartka Jureckiego, doskonały, tego właśnie potrzebowaliśmy, zabrać 2-3 razy piłkę Białorusi, dogonić wynik, bliska niego gra Barczyk, Paul ataku, Krzysztof Lijewski, rzucić teraz bramkę, Jaszka, czy sam Michał Jurecki, nareszcie gol! Jaszka, znów na polobrotowy gramy, Jurkiewicz, gol, bramka! Jaszka, nie pomylić się, rzucić teraz bramkę! Kuchczyński, Patryk Kuchczyński! Czarapianka, rzut karny! Zatrzymajmy ten atak i faul ataku! Rutenka, oddaj piłkę! Sergiej Rutenka zwalniał wzywanie gry, ale mamy piłkę, to jest najważniejsze, ostatnia minuta! Jurkiewicz, spychany przez Kamyszyka, Krzysztof Lijewski, Patryk Kuchczyński, bramka! Trzymana akcja i grajmy o zwycięstwo! Lijewski, Krzysztof Lijewski, Patryk Kuchczyński, dlaczego? Wyczekują Polacy! Jaszka, Jurkiewicz, kto? Jurkiewicz! Gol! Gol! Bramka! Wygraliśmy czy nie? Tak! Tak! Zwycięstwo! Zwycięstwo! Zawodnik faulowany nie egzekwuje rzutu karnego. Tym razem Polacy zadecydowali inaczej. A może Bartek sam zadecydował? Bardzo możliwe. Bo chce odpłacić rywalom za to przewinienie! Bramka! Bartosz Jurecki cudownie teraz gdzieś tam pod poprzeczkę bramki. Nie wiem, czy Państwo to słyszą. Biało-czerwone to barwy niezwyciężone, tak? W tej chwili śpiewają polscy kibice. No i szmal! Dziękujemy Ci, Sławku, za tą obronę. A teraz szybko, Polacy, jeszcze zagrajmy tę jedną akcję. Trzymajmy kciuki za biało-czerwonych. Taka końcówka. Oj, przypominają się dawne czasy. Bielecki wymienia piłkę z Jaszką. Karol Bielecki oddaje do Lijewskiego. Robert Orzechowski, gol! Gol i koniec meczu! Polska wygrywa z Serbią 25-24. Szaleństwo! Orzechowski, który kilkadziesiąt sekund wcześniej nie pokonał Darko Stanicza, teraz rzuca bramkę na wagę 2 punktów. Bigler odepchnął. Jacek Będzikowski także. Państwo, my i nasi zawodnicy, jak oni się teraz cieszą. Tak bardzo chcieli przełamać tę złą serię spotkań z Serbami. Karol Bielecki broni Rewik i Norwegia jest teraz w idealnej sytuacji. Jurecki, Rekla, Jurecki, Jurasik, bramka! Świetnie przeprowadziliśmy tą akcję. 10 sekund do końca. Broni Sławomir Szmal. Gramy w ataku. Mariusz Jurasik przeprowadza piłkę przez połowę. Jurasik, Gliński, remis po 30. I teraz zdobyć tą piłkę i przeprowadzić akcję meczu. Przerwę poprosił trener Norwegii. Ależ emocje. 14 sekund. 14 sekund. Rzućmy się teraz na piłkę. Bogdan Pęta. Norwegowie mają piłkę, a my tę piłkę musimy dosłownie wyszarpać, jeżeli marzymy. Tym bardziej, że Norwegia wycofuje bramkarzy. I zobaczymy, jak zagrają. Na pewno długo, dokładnie. Tracą piłkę, atak, pusta bramka, gol, gol! 31-30 dla Polski! 4 sekundy do końca! Drodzy Państwo, jedna, wygrywamy 31-30 i my jesteśmy w półfinale! Ależ fantastycznie to się zakończyło dla tych kapitalnych facetów, dla naszych reprezentantów.
Polska, Polska, Polska! Był taki moment, że o rany! Ten optymizm ulatywał z nas. Ale niesamowicie zakończył się ten mecz dla naszej reprezentacji. Gramy w półfinale! Pozycji gra na koło, to w Hansen, Wichary to broni, grają Polacy, kontra Jurkiewicz, Orzechowski, rzuć, jest, rzucił, Polska prowadzi. Będziemy mogli grać do końca, jest zbyt dużo czasu, sędziowie oczywiście podniosą rękę, sygnalizują grę pasywną, jeżeli Polacy nie będą atakować. Już gramy w komplecie, proszę Państwa. Ale już jest 6 naszych graczy. No i teraz spokojnie przeprowadzić jedną skuteczną akcję i wtedy będziemy mogli się cieszyć i radować. Proszę Państwa, jeżeli Polacy w tej akcji rzucą bramkę, to ten mecz zakończy się zwycięsko, bo będą mieli 2 bramki przewagi, a do końca meczu już tylko 34 sekundy. To naprawdę niewiele, ale też i dużo. Znamy to przez historię. Uwaga, gol! Bramka Michał Jurecki! 27-25, wszyscy się spieszą, ale czy zdążą coś zrobić? Sekundy uciekają, Wichary broni, wybijamy piłkę! Cudownie! Polacy za chwilę zakończą ten mecz, to już ostatnie sekundy! Zwycięstwo! Polska wygrywa 27-26! Zdają i wielka radość, szaleństwo na trybunach i myślę, że również u Państwa w domach, przed telewizorami. To były orły Wenty, to był ten zespół, który walczy do końca, po tej słabszej pierwszej połowie, końcówkę w osłabieniu, zagrali koncertowo. Jurkiewicz, Polska, Polska na trybunach. Michał Jurecki, Andrzej Rojewski, Rojewski, czy sam spróbuje, Matias Andersson broni i to jest fatalna wiadomość, a Zachrison nie ma bramki, obok słupka Zachrison i proszę Państwa, minuta i 4 sekundy do końca. Pamiętajmy, Michał Bigier ma do wykorzystania jeszcze jeden czas, więc podejrzewam, że przez kilkanaście sekund Polacy będą tę piłkę rozgrywać, a później trener naszej drużyny o ten czas poprosi. Rojewski. Jurkiewicz, jeżeli teraz rzucimy bramkę, praktycznie o mistrzostw świata. Już w ogóle nie chcę się wierzyć, że nam coś odebrało, ale już czekajmy na zimne. Patrzmy na to, co dobre przy Polaków. Sercem, znów sercem Polacy wygrywają. Mamy nadzieję, ten bardzo ważny mecz. Mały finał, tak można powiedzieć. The final countdown na trybunach, no i odliczamy razem z tym zegarem tutaj, czekając Szwedzi, bronią oczywiście indywidualnie, nie dostał piłki Wiśniewski, czemu był wolny na kole, Jurkiewicz i teraz Wiśniewski, rzuć, nie! 3-20! Brawo Polacy, fantastyczna walka, brawo, sercem wydarliście Szwedom ten wynik, nieprawdopodobne. 23-20, jeszcze Jurkiewicz na koniec, Zejrzał się w piękno szalacko, jakby specjalnie patrzył, gdzie wy jesteście, nikt za mną nie podąża, Szwedzi już nie żyli, koniec, Polska cierpi na mistrzostw świata, wreszcie wspaniały mecz, biało-czerwony, na takim imprezie mistrzostwa, trzeba zagrać super, mecz 6-7, Polacy ten 6 zagrali genialnie. Jak Feniks z popiołu powstali i wydarli wspaniałej szwedzkiej drużynie z wicemistrzem olimpijskim miejscem najlepszej 8 świata. Polacy wracają w obronie. Pasywna, szybko, Rojewski nie traci. Cóż za nieszczęście i teraz musimy wracać do obrony w pierwszym piętrze. Dobre! Teraz bramce Lijewski w drugie tempo. Logiczne wydawało mi się przygotowanie pozycji dla Bieleckiego. Rojewski.
A on też potrafi. I Rosjanom oczywiście łatwiej jest teraz bronić. Bielecki. Walczy Sypczak. Bielecki. Tak, Karol! Takiego Bieleckiego potrzebujemy. Adman. I Gropulo dookoła Cipurin. Sławek Szmal! Sławek! Fantastyczna interwencja! Rojewski. Jurkiewicz gra pasywna. Rojewski. Sypczak chwycił piłkę. Jak on to zrobił? Faulowany moim zdaniem. Dwie minuty kary dla Rosjanina. Bielecki. Jurkiewicz. Rojewski. Wypracować pozycję. Trafić. Ski. Do skrzydła. Adam! Jest! 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 26, 25. Minuta 5 sekund do końca. 3 sekundy do końca. I koniec! Jeszcze Rojewski powalczył w obronie. Nieprawdopodobna sytuacja. Sekundy uciekają. Bal! Już nie przegramy. Już nie przegramy tego spotkania. Ostatnie, proszę Państwa, sekundy, minuta i 20 sekund do końca tego spotkania. Szyba! Jest! Gra pasywna. Przejąć piłkę i rzucić kolanę. Nie wpuścić. Nie mamy piłki. 20 sekund do końca. Polacy, zagrajcie tę akcję. Zróbcie to. Możecie to uczynić. Michał Jurecki. Francuzcy teraz stają z miejsc, aby Polakom się to udało. 9-8 sekund do końca. Kto zdecyduje się na oddanie tego rzutu? Nie było większego czasu na myślenie, po prostu piłka trafiła do mnie i trafiłem tego ważną ramkę. Michał Szyba! A więc, proszę Państwa, 3 minuty 30 sekund do... Boże, jest taki moment, że modlą się chyba nawet niewierzący. Uwaga, Akina Galde. Każdy w coś wierzy, a my wierzymy teraz w dobrą grę naszych kręgów. Bramka Garcia. Natomiast jest tutaj wielu Polaków, którzy przylecieli na te mecze o medal. No i można powiedzieć jedno, ten mecz jest nieprawdopodobny. Maciej, rzucić teraz gola. Nawet jeżeli Hiszpanie wyprowadzą dobrą akcję i zemszują, to będzie kolejna dogrywka. Ale teraz w tej akcji trzeba rzucić bramkę. Hiszpanie wychodzą w obronie do linii 9 metra. Bardzo trudna sytuacja. Michał Jurecki. To Sypczak! Do 27 prowadzą Polacy. Już minuta i 43 sekundy do końca tej dogrywki. Tych ostatnich w ogóle lat dla polskiej piłki ręcznej. Rzucić i obronić. Przecież zdobywali medale, ale my musimy zdobyć teraz bramkę. Tak, aby to było. Maciek, trzymamy kciuki. Uwaga, Karol Bielecki, Jurecki. Szyba, odcinamy od podania. Nie zgubić piłki, nie popełnić błędu. Jak ważna jest to akcja. Sędziowie jeszcze nie pokazują gry. Sypczak! Gol! 30-29 sekund. Zmiana. Wejdzie Andreu za Bramkarza, za Pereza de Vargasa. Hiszpanie muszą wrócić. Jeżeli ich zatrzymamy, będzie medal. Jeśli ich zatrzymamy, będzie medal. Uwaga, Akina Galde. Akina Galde, podanie, rzut. Żeby tylko tutaj piłkę poszła w jego skrzydło, na przykład do Tomasa. Rzut Stawiego, nie zdążą, będzie rzut Stawiego. Jurkiewicz się ogląda, spogląda na Tomasa, uwaga, rzut! Nie jest! Brązowy medal! Brązowy medal! Polska Brawo, Polacy! To realność! Herosi dla katolu! Proszę Państwa, cóż to była za końcówka! Chwilotrwaj!
Chłopak, chwilę mówiłem, będą leżeć na boisku i nie będą mieli siły, aby podnieść się chociaż na chwilę. Całe serca. Ale odtańczyli ten taniec zwycięzców. Hiszpanie zdruzgotani i załamani, a nasi sobie dziękują za tą cudowną walkę. Gratulują sobie tego sukcesu i dziękują oddali kubicu. Wszystko, oddali z siebie całe polskie serca. Po raz kolejny zrobili to, naprawdę to zrobili. Nowy mistrz jako pierwszy, brązowy medalista Mistrzostw Świata. Brązowy medalista Mistrzostw Świata. Mariusz Jurkiewicz. Brązowy medalista Mistrzostw Świata. Adam Wiśniewski. Brązowy medalista Mistrzostw Świata. Marcin Wikary. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Piotr Hrabkowski. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Karol Bielecki. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Przemysław Krajewski. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Michał Daszek. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Robert Orzechowski. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Krzysztof Lijewski. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Kamil Sybszak. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Piotr Wyszomirski. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Piotr Grabarczyk. Brązowy medalista Mistrzostw Świata, dzięki niemu Hiszpanie patrzą na medal przez szybę. Taki żart już powstał po meczu. Michał Szyba. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Piotr Masłowski. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Andrzej Rojewski. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Michał Jurecki. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Bartosz Jurecki. Brązowy medalista Mistrzostw Świata, no i to jest wręczanie nagród naszemu sztabowi. Popatrzmy, to jest Jerzy Buczak, Krzysztof Rudomina, oczywiście trenerzy, Michael Wigler, Jacek Pędzikowski, dr Rafał Markowski, który dzisiaj nie mógł być na ławce rezerwowych. Widzimy drugiego trenera i doktora, na szczęście mógł odebrać medal. Ta dyskwalifikacja nie dotyczyła ceremonii medalowej. No i Michael Wigler, niemiecki selekcjoner naszej reprezentacji, jest obok także Zygfryd Kuchta. Warto podkreślić, że prezes ZPRP, pan Andrzej Kraśnicki, zatrudniając Michaela Wiglera, podejmował wielkie ryzyko. Dużo było historii dookoła trenera, ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Najważniejszy jest tylko i wyłącznie wynik, tylko i wyłącznie medal. Szanowni Państwo, oto brązowi medaliści Mistrzostw Świata w piłce ręcznej mężczyzn Katar 2015. Polska! Bijemy brawo i my, nasze orły. Tak wygrywają mistrzowie. Wiem, że to nie było złoto, że to brąz, ale to jest aż brąz. A tak podziękował swoim kolegom z reprezentacji kapitan tej drużyny, Sławomir Szmal. Panowie, mam już tu emocje, ale mamy medal! Mamy medal! Dziękujemy kibicom, dziękujemy, że trzymaliście za nas kciuki. Mamy medal!